Serdecznie witamy zawodników, jeszcze nielicznych kibiców na trzecim decydującym pojedynku pierwszej fazy play-off. Gościmy drużynę Foxberga Częstochowa naprzeciwko gospodarzy, czyli Gokisu Banki. Serdecznie witam arbitrów dzisiejszego spotkania, sędzia główny pan Jakub Cieśliczka, sędzia pomocniczy pan Rafał Ogrodniczek, Robert Ogrodniczek, a przy stoliku pan Cezary Gajda. Myślę, że sędziowie, zawodnicy stworzą ciekawe koszykarskie widowisko. Przypominam, zwycięska drużyna przychodzi do kolejnej fazy play-offy, czyli do półfinałów, gdzie czeka na nią drużyna najlepsza w rundzie zasadniczej UKS-u Mustaw Częstochowa. W tej chwili widzimy pierwsze piątki w drużynie gości z numerem 32 Piotr Ogrodniczak, z numerem 77 najskuteczniejszy strzelec koszykarskiej ligi okręgowej Wojciech Kotrewski, z numerem 10 Adam Kartoszka, z numerem 6 Michał Nowak i z numerem 21 Łukasz Mądry. W drużynie gospodarzy Tania Praski, Marcin Sawicki, Rafał Nowak, Patryk Jagielski oraz grający trener Michał Saran z numerem
4. Thank you.
Wrocławskim. Thank you.
28-11. Dziewiąta minuta pierwszej kwarty. I będzie dodatkowy rzut osobisty, 28-13. Dziewiąta mina spotkania, 28-14. Pierwszej kwarty 28-16 dla Gubisów. Radwański.
2 punkty. Zdobyła Wojciech Koplecki. 28-18. Thank you.
3. Trzecia minuta, 3 za sekundę meczu. I Patryk Gabliński zdobywa 40 punkt dla Kotli Sufanki. O czas poprosił trener gospodarzy Michał Saran. Czwarta minuta drugiej kwarty. Zakończenia tej kwarty.
rozpoczęła się tej kwarty. I teraz skuteczna akcja Grzegorza Korzonka, 44-27. Zmiana. Grzegorz Korzonek wchodzi na boisko. Michał Saran. Wchodzi Adam Karkoszka, wchodzi z numerem 21 Łukasz Modry, wchodzi również Wojciech Kotleski, a na boisku pojawia się Piotr Ogrodniczak z numerem 31. Trzymy do zakończenia tej kwarty. Skuteczni Michał Saran. Faulowany Roman Ząbkowski, który będzie wykonywał dwa rzuty osobiste. Największa przewaga w tym meczu. Do zakończenia tej kwarty. Michał Saran, 49-27. Na 2 minuty przed zakończeniem drugiej kwarty o czas poprosili i goście. Dwie minuty do zakończenia drugiej kwarty, 49-27. I podobnie na linii rzutów osobistych Roman Ząbkowski.
Roman Złotkowski zdobywa 50. punkt w dzisiejszym spotkaniu. 50-27 dla drużyny Wypisów. Przed nami trzecia kwarta spotkania pomiędzy Gomisem Banki a Wolfsbergiem. Częstowa 56-29, 56-31.
dzisiaj bowiem najwidoczniejszym strzelcem drugiego zdarzenia był zdobywca 15 punktów Rafał Nowak, w drużynie gości numer 77, czyli Wojciech Koplecki, który rzucił 9 punktów. Skuteczna zbiórka Rafała Nowaka. Trzecie przewinienie zawodnika drużyny gości, a na linii rzutów osobistych Michał Staran. Thank you.
Kowalski kończy szóstą kontrę do wysłuchanki 65-40. Pozostały jeszcze 3 minuty do zakończenia tej kwarty. A rzut osobisty będzie wykonywał Łukasz Mądry. Celny pierwszy rzut. Jak również drugi. Zmiana. Adam Kałkoszka zmienia Michała Nowaka. Dariusz Dędę Kamila Paskiego.
Piotr Ogrodniczak. Na razie bez punktu. Dwie minuty pozostały do zakończenia trzeciej kwarty. Minuta 10 sekund pozostało do zakończenia tej kwarty, a na linii rzutów osobistych Robert Pęczak. Przypominam, dobiega końca kwarta trzecia. Przed nami ostatni akt dzisiejszego spotkania, ostatni 10 minut czystej gry. 75-44. Thank you.
Przed nami ostatnia czwarta kwarta, 75-44 dla Gokisu. Sawicki. Kropelskiego 79-50.
Ważne do szelisty Roberta Tenczaka. Obydwa wykonane bezbłędnie. 83-52. Na boisku pojawi się Roman Ząbkowski z numerem 34. I właśnie Roman Ząbkowski będzie wykonywał dwa rzuty osobiste. Drużynie gospodarzy zmiana po raz pierwszy na boisku dzisiejszym dniu pojawia się Bartłomiej Salam, a na liczbie osobistej Patryk Gadoński. Pięć minut do zakończenia spotkania. Również po raz pierwszy na boisku w dzisiejszym dniu Marcin Galczak z numerem 8, który zmienia Rafała Nowaka. A dodatkowy rzut osobisty wykonuje Bartłomiej Saran.
Sejmik. Jest to 90 punkt do PiS-u. Również po raz pierwszy odniesie się w spotkaniu z numerem 90. Z numerem 33. Patłomiej Pignowski, jeżeli nie. Koksberga. Do zakończenia spotkania 4,5 minuty. Zostało się 4 minuty. Ponownie na liczbów osobistych Roman Ząbkowski. Celnie, specyficznie, ale celnie. Schodzi Kamil Blaski, biada się na boisku, a przed nami ostatnie 4 minuty. Wszyscy wiecie, że jest spotkanie. Skutecznie, słabo mi jest tak. Przed nami chyba festiwal szczytów osobisty na 3 minuty 30 sekund, a okazję do zdobycia pierwszych punktów będzie miał Marcin Galiczak. I Marcin Galiczak zdobywa pierwszy punkt w dzisiejszym spotkaniu. 92-56. I dwa kolejne punkty Sławomir Strach. Do zakończenia spotkania.
57-58. Przed nami ostatnie dwie minuty. Do zakończenia w powiatach zostało 1,5 minuty. Życie osobiste wykonuje Grzegorz Korzonek. 98 punkt. Celnik 99-59. Najwyższe prowadzenie w dzisiejszym spotkaniu. Grzegorz Korzonek.
63, 20. Dziękujemy jeszcze raz nielicznym kibicom, dziękujemy zawodnikom obydwu drużyn, dziękujemy sędziom. Dziękujemy również zespołowi nagłaśniającemu. Przypomnę, 105-66 Gokis Panki pokonał Foxbet Częstochowa.